Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ponownie w Obcy kontra Predator. Nazwijmy sobie to trójką. Niech tak będzie. I witam was w świątyni. W świątyni Predatorów. I jakby... Mam już pierwszego syntetyka, który prosi się o łomot. Nie było tego. Dobra, tu jeśli chodzi o syntetyki, to jest ten problem, że teoretycznie na nich nie powinniśmy móc się pożywić, a praktycznie... Teoretycznie nie, nic nam to nie powinno dać. Dobra, infekowanie. Spróbujmy to w miarę szybko załatwić. No, wsadziłem mu. No i powiedzcie mi, jak ten facehugger, to jest facehugger jakiś Jezus albo coś takiego, bo... Dobra, tym szybem możemy się tu dostać na dół. Dobra. Nie o to chodzi, żeby nabijać wysokie punkty. Dobra. Musimy płyty naciskowe uruchamiać. Dobra, ale przede wszystkim interesuje nas pozbycie się tego... Tutaj, kurde, syntetyka. I tu gdzieś jest koleś do zainfekowania. Tutaj, dobra. A praca w takim miejscu raczej... Wiedzą, ja bym się chyba nie zgodził za żadne pieniądze na pracę w takim miejscu, znając, kurde, to, że w każdej chwili mogę, kurde, się stać obiadem dla jakiegoś wielkiego, obrzydliwego robala. To nie zgodziłbym się nigdy na pracę w takim miejscu, kurde. Ja, okej, krateczka tutaj się otworzy, otwiera dla nas. Specjalne przejście. Kurde, właź do tego szybu. Tutaj chyba nie wejdzie. Siemano! Myśleliście, że nie wejdę, a tu się okazało, jesteście w świątyni, która została zbudowana do polowań. Tutaj są zbudowane korytarze specjalnie dla obcych również, żeby się mogli przemieszczać. Kurde, ludzie, co wy? Tniecie, kurde, w konika tutaj sobie. Ciach. Okej. Znisz ludzkie źródło zasilania. O, to ugryziemy je. Trzeba rozgryźć ten problem. To by było na tyle, o. Zwabiliśmy, kurde, gościa tutaj do nas. Przedostań się do kolejnego obszaru. No, dobra. Nie ma takiego biegania. Ciach. No okej. Mam się przedostać do kolejnego obszaru. Aha, tam się mam przedostać. No dobra. Przez niego mam przejść? No kurde, miałeś ładnie skiknąć tu na niego i go wywrócić. Ej, ja nie wiem, co tu się dzieje. A jak leciałem, to mnie chyba ten syntetyk, kurde, powalił. Co za głupota. No właśnie, tu jest, kurde, łowca. Kolejny predator sobie ląduje, kurde. I teraz dla zmiany będziemy walczyć z dwoma predatorami.
kurde, skikał. Ja teoretycznie powinienem być w stanie wykrywać feromony. Też mogę blokować. O, tu nawet mój jakiś ten jest. Dobra, jednego predatora zabiłem. O, stracił maskę. Ciej. Z czego dziabnę. Dobra, i tu powinien być jeszcze jeden predator gdzieś. Tu jest. Au, 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 au. Stary, lubisz mnie przecież, nie? A masz. I właśnie to, że tutaj ci obcy przychodzą nam na pomoc. Ło kurde. A więc obcy can into space. To, że ci obcy właśnie przybiegają nam na pomoc, może też sugerować to, że nie jesteśmy zwykłym sobie jakimś podrzędnym obcym, dlatego że kontrolować innych obcych mogli pretorianie. Dobra. Właśnie pretorianie, czy preatorianie, mogą kontrolować podrzędnych obcych. Elitarny predator. Mieliśmy dwóch predatorów, teraz mamy trzeciego. Łomat. Ja pierdziu, ale mi dowalił. Niestety smuteczek jest taki, że ten elitarny predator to my. Znaczy nie, to nie my. A nie, w sumie to nie my. Będziemy go trzymać na dystans. Na dystans ogona go będziemy trzymać. Co, trzeba kombinować, nie? Nie, nie, nie zabijaj mnie, gościu. No kurde, on sobie będzie może biegał i odzyskiwał życie, co? Dostał w tyłek. Siemano. Miau. No, jeszcze jedno trafienie. No. Au. No siema. Dostałem w pysk. A on tu zgrabnie oberwał od nas. Szóstka. Sukces. Udało nam się zainfekować legendarnego pretorianina. I wracamy do gniazda. No właśnie, ale to co się teraz aktualnie dzieje z naszym obcym jest dość znamienne, dlatego że otrzymaliśmy impuls bólu, dlatego że królowa matka w tym momencie ginie. Co się dzieje z obcymi w takiej sytuacji? Ponieważ jest to umysł kolektywny, czyli połączony w jedną ogromną sieć neuronową, jakby tak, taką logicznie rzecz ujmując,
każdy obcy to odczuwa. Co się dzieje w tym momencie z naszym obcym? Zaczyna przechodzić stan hibernacji, dlatego że ta sieć zostaje przerwana jako, że naszym głównym łącznikiem danych jest Królowa Matka. Jest Królowa Matka. W tym momencie ta sieć zostaje zerwana, więc przechodzimy w stan hibernacji do czasu nawiązania połączenia z nową Królową Matką. Szóstka zostaje wywieziona poza planetę, ale w międzyczasie widzicie już, że coś jest nie tak. Statek jest rozdupiony, jest pełno zwłok na pokładzie. Szóstka była jedynym obcym, który został wywieziony poza planetę, zatem stał się ostatnią ze swojego gatunku w tym miejscu. Zatem szóstka, moi drodzy, stała się nową królową i założyła na statku gniazdo. Tak jest, szósteczka stała się najnowszą królową. I moi drodzy, to jest wszystko, jeśli chodzi o kampanię obcego. O wiele krótsza niż kampania Marine, ale następnym razem przechodzimy sobie do kampanii Predatorów. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby zalajkować, udostępniać dalej. I co? Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.